koncerty bożonarodzeniowe. I wreszcie przyszedł czas, żeby do nich sięgnąć. Moi drodzy, jedne z najpiękniejszych koncertów, które organizowała Fundacja wraz z przyjaciółmi, wraz z artystami. Kilka takich koncertów odbyło się m.in. w Operze Narodowej, ale jeden z koncertów odbył się we Wrocławiu, w wielkiej hali. Hala, która nie jest przystosowana do takich działań, ale my ją odczarowaliśmy. Zrobiliśmy tam przepiękną scenografię, a następnie chór i orkiestra symfoniczna oraz artyści, którzy byli razem z nami. Przepiękny koncert. Koncert, który jest niezapomniany. Koncert, który dostarcza ogromną ilość wrażeń. Cudowna publiczność. My będziemy mogli się z wami podzielić tymi dźwiękami już we środę o godzinie 20:30 w naszym programie Muza z oklaskami. Koncert bożonarodzeniowy z Wrocławia. Nie przegapcie tego koncertu. My będziemy, tak jak wszystkie nasze programy, powtarzali te programy o różnych porach. Będziemy chcieli, abyście trafili na to, co wam pokazujemy. Ale ten koncert warto obejrzeć nawet 10 razy, nawet 20 razy. Mało tego, nagrywajcie to sobie i słuchajcie. Macie na to absolutnie moją zgodę. Jest to koncert do powielenia. Przepiękne głosy, przepiękne teksty, no i klimat. A więc, moi drodzy, zapraszam do oglądania OTV. Namawiajcie innych, spotykajcie się w grupach pojedynczo, mogą być to grupy zorganizowane, możecie ustawiać krzesła w rzędy, możecie je ustawiać pojedynczo, możecie tylko pokazywać skrawek ekranu lub cały ekran, możecie to puszczać na wielkich ścianach, możecie z wielką tubą jeszcze mówić, o której co jest zgrane, możecie także to robić po cichaczu, możecie to robić skromniutko, możecie zapraszać osoby bliskie, osoby wam kochane, możecie to robić z dziewczyną, gramy do pierwszej w nocy, jest co robić. A więc oglądajcie OTV, ja was żegnam, Jura Sofiak, cześć, siema i pamiętajcie, od 10 do pierwszej w nocy z OTV jest czas na odrobienie lekcji. Po pierwszej? Oj, chyba nie.